Światło o długości fali w próżni równej 0,6 mikrometra pada pod kątem 30 stopni na płasko równoległą płytkę szklaną o grubości 4 mm. Oblicz czas biegu promienia wewnątrz płytki. Prędkość światła w próżni jest podana, a długość fali w szkle jest równa lambda 0,4 mikrometra. Na rysunku wygląda to tak. Płytka szklana. Wchodzi promień pod kątem alfa padając na tę płytkę, załamuje się pod kątem beta i wychodzi z płytki równolegle do promienia wchodzącego do tejże płytki. Grubość płytki jest d, kąt padania alfa, kąt załamania beta. Powietrze ma współczynnik załamania n0 równy 1 i prędkość światła w powietrzu, tak jak w próżni, przyjmujemy za równą c. Mamy obliczyć czas biegu promienia wewnątrz płytki, czyli czas przebycia drogi L. Ponieważ ruch jest jednostajny, to czas przebycia drogi L możemy przedstawić jako stosunek drogi L do prędkości V. Nie znamy ani L, ani V. Musimy zacząć coś liczyć. Ja zaczynam w ten sposób. Współczynnik załamania jest to stosunek prędkości w próżni, w tym przypadku powietrza, w powietrzu do prędkości w szkle. I przedstawiam prędkość C jako stosunek lambda 0, który jest podane do okresu T0, a V, prędkość w szkle, przedstawiam jako lambda dzielone przez T. 1 przez T0 to częstotliwość. Ni 0. 1 dzielone przez T to częstotliwość ni. Przy przejściu z jednego środka do drugiego częstotliwość nie ulega zmianie. Można ni 0 z ni uprościć. Są takie same. Pozostaje nam lambda 0 do lambda. Zarówno lambda 0 znamy, jak i lambda znamy. Możemy obliczyć w ten sposób współczynnik załamania 3 drugie. Ale współczynnik załamania to C dzielone przez V równa się 3 drugie. Stąd zobacz, tutaj wszystko jest znane poza V. Wyznaczamy V 2 razy 10 do 8 metrów na sekundę. V znaleźliśmy teraz L. No, geometria rysunku musi być uwzględniona. Ja to robię tak. D do L jest to kosinus kąta załamania beta. Wyznaczam L, ale mnie będzie potrzebne sinus. Ja to już wiem. Zamieniam kosinus na pierwiastek 1 minus sinus kwadrat beta. I prawo załamania. N0 razy sinus alfa równa się N sinus beta. N0 równe jest 1, więc stąd wyznaczam sinus beta, to sinus alfa do N, alfa 30 stopni do 3 drugie, N obliczyłem. W efekcie mam 1 druga przez 3 drugie, 1 trzecia zostaje. I to 1 trzecia wstawiamy w to miejsce. Dokonujemy przekształceń i znajdujemy, że jest to 4,2 razy 10 do minus 3 metra. Znaleźliśmy więc L. Obie wielkości znalezione V oraz L wstawiamy do pierwszego wzoru i znajdujemy, że jest to 21 pikosekund. Przedrostek pico 10 do minus 12.